Tłusty czwartek to staropolski zwyczaj i tradycja pieczenia i zjadania pączków i faworków. W Polsce w tłusty czwartek prawie wszyscy pochłaniają duże ilości pączków z nadzieniem różanym, ale i nie tylko. Aktualnie cukiernie prześcigają się w tworzeniu nowych, oryginalnych nadzień i tak można zakupić pączki z marmoladą, budyniem, adwokatem, a nawet z bitą śmietaną czy Coca-Colą. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to w dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. Ile pani pączków jest w stanie zjeść? Ze 4 na raz. Jednego, dwa. Nie przejadać się. Na razie były 2. Do końca dnia może być ich więcej. Może. Z adwokatem. Ja kupiłem 4 i tyle zjem. Więcej nie zjem. Ile pan tych pączków kupił? 20. Dlaczego aż tak dużo? Do pracowników. Ile jest pani w stanie zjeść pączków? O, najwyżej 2. To ciężko później spalić. Proszę? Ciężko później spalić takie pączki. No właśnie, ale jak jest coś w domu do roboty, no to wiadomo, że się spali te kalorie. Obiadanie się w tłusty czwartek nie jest grzechem, ale za to symbolicznym końcem karnawału i ostatnią okazją, żeby sobie pofolgować ze wszystkimi dietami. Dlatego też każda osoba powinna zjeść choć jednego ulubionego smakołyka. Są pączki z adwokatem, z różą i standardowe z marmoladą. No i najchętniej kupują ludzie z marmoladą. Jakie pani lubi najbardziej? No to różnie, bo kupuję dla rodziny i po prostu no, jest różnie, że jeden lubi z marmoladą, drugi lubi z lukrem, ale no. Pani ulubione? No raczej z różą, z marmoladą z różą. A z czym są najlepsze? Ja lubię z adwokatem. Właśnie z marmoladą, tradycyjne. Standardowe, tam ludzie widzę z adwokatem i z różą, ale my lubimy tylko z marmoladą. Z czym są pana zdaniem najlepsze? Mi się wydaje, że z różą, takie tradycyjne. Mówi się, że idealne pączki powinny mieć jasną obwódkę i być tak lekkie, że wiatr może je zmuchnąć z talerza, zaś po naciśnięciu muszą wrócić do tego samego rozmiaru. Na polskich stołach w tym tłustym dniu można spotkać także faworki i oponki, jednak królują oczywiście okrągłe pyszności. Czy pączki wygrywają na przykład z faworkami? Raczej tak. No myślę, że to taka tradycja. Wiele ludzi raz do roku je pączki tylko, nie? No według mnie tak. Raczej tak, raczej tak. Zajadanie słodkości ma oczywiście swoje ciemne strony. Jeden pączek w zależności od nadzienia to nawet 400 kalorii. Jednak tradycje trzeba podtrzymywać.